Za 17 miesięcy wspieranie kanału. Teraz tak. Ok, 60 pocisków dodatkowe bierzemy ze sobą. I mówicie, żebyśmy kupili hełm. Ja pamiętam, że hełm był, jak graliśmy w poprzednią wersję, na drugim levelu dopiero do kupna. Bo tutaj level się zwiększa handlarz, najwyraźniej mają 4 levele. I chyba nie dostanę hełmu. A nie, jest! Boże, czy to coś... O. Myślisz, że to jest dobre? Myślisz, że to jest okej? Okay? No dobra, kupię to. 8 tysięcy kosztuje. Wow. Moje dolony. Moje dolony! Moje pieniądze! Nie! Okej. Okay. Piksele. Okej. Okay. Pytanie jest... O Jezus, przepraszam was. O Jezu, to zabolało aż. Co on ma w łapie? Jakiś pistolet, może pójdziemy na skawę najpierw. O, chodźmy na skawę, a później na PMC. Okej. Okay. Chodźmy na Woods. Na Woods nie byliśmy, no o 11. O, ja nie znam tej mapy. Random entry point. No dobra, to zginiemy. No. Ten broni tylko przed pistoletami. No to... Cóż, taki mam dostępny. Shoreline, ops, w sumie racja, to Shoreline jest nowe. Ale Woods wam dzisiaj nie pokazywałem, nie? Oprócz tych chyba wyjściowych punktów, to się niewiele zmieniło, nie? W Customs. Monka S? Ups. O, wow. To zginę od razu. Jaki mam sprzęt? Czego niektóre... Ja mam pecha, nie mam granatów żadnych. Nie mam pojęcia, gdzie jestem też. Ha, ten hełm chroni tylko przez 5, 5, 6, 5, 4, 5, na dwa pociski. Okej, okay, a z mniejszym kalibrem już nie chroni? Tam jest jakiś samochód. Lejdźmy do niego. Nie mam pojęcia, co robić. Zakładam, że to jest najgłupsza rzecz, jaką możemy zrobić, ale tak z ciekawości podejdźmy. Ile mam czasu? 10 minut mam. O. Roadblock? Ja wiem, gdzie jest... Wiem, chyba... Widziałem roadblock. Widziałem barykadę drogową. Ale UN? The outskirts water. To nie wiem, gdzie jej może być. To jest jakaś wioska. Zginęliśmy ostatnio. Zamknięty samochód. Wyraźnie. Tam pamiętam, że jest jakiś lód. Początkowy gier skawa zależy od lutu? A nie wiem. Możliwe, to byłoby spoko w sumie. Może level skawa, może skawy mają różny poziom i to jest losowe tylko. Tak to działa. Nie wiem, naprawdę ludzie nie wiem. Losowy gier jest, okej. Okay. Czyli jest losowy gier kompletnie, widzicie? Czas zawsze pomocy. Boże, nie mogę dojść do początku dziennego, jak ta gra niekiedy wygląda zarąbiście. Tekstury broni, modele broni są genialne moim zdaniem. Dłonie są dziwne, takie jakby, takie zerdelki. No, paróweczki. Parówki. Kurde, ruskiego chopa, co drewno rąbie. Jak karateka. Dłonie są. Na pewno nie są to dłonie pianist. Zgłodniałeś? O, sorry Sakage, ale to chyba mam nadzieję, że nie przez paróweczki. Chyba zgubiłem się niestety. Myślałem, że gdzieś tutaj w okolicy jest coś w rodzaju bunkra. A możliwe, że nie. Nie, zobaczcie na to. Tutaj coś może być. Sprawdźmy. To jest spoko rzecz. Fajnie byłoby to wynieść, wow! O kurwa. Widzisz, zrobię sobie prawki. No, nie zapełniłem w tym sposobem cały ekwipunek. Pół godziny aż mamy.
Dobra, macie pomysł, gdzie może być wyjście? Przypominam, że mamy napisane roadblock i outskirts water. Wiem, że na początku mapy, jak w starszych wersjach graliśmy się na takiej jakby z barkadzie drogowej się spawnowało niekiedy, może to tam. Zaczynasz ostre picie. Okej. No to, słuchaj, twoje zdrowie, stary. Twoje zdrowie. Została, tak? Okej. A ten water outskirts... Jak? Water outskirts? Outskirts water. Przestrzały. Czyli muszę iść w tym kierunku, żeby dojść do... barykady. Wejdziemy tutaj w głąb. Lasu. Naprawdę? Only robo? Poważnie? To musielibyśmy skawa znaleźć najpierw jakiegoś. Żeby mu jakieś polecenia wydać. Naprawdę tak jest, że możesz AI teraz polecenia wydawać? O kurde, tego nie wiedziałem, spoko. To chyba zrobili po to, żeby zniechęcić graczy do zabijania skawów, nie? Ja zawsze zabijałem skawy, jak byłem skawem. Tam jest jakaś skrzynia jakby. Może tam podejdziemy, co by na to? Kurde. Mamy pół godziny, więc... O Jezu. No. Nie wiem, co to za dźwięk. Brzmi jak jakieś AK. To w ogóle nie jest skrzynia, to jest jakiś domek. Oj, na pewno kogoś zauważę w tym lesie. Mhm. Mm. Zobaczmy, co to jest. Razy Y nacisnę. Wow. O kurde. O. Ktoś tu ripnął. Tutaj też. Gość ma plecaczek nawet. Coś tutaj. O, oh, come on. Nie, tutaj. Tam jakby rykoszet. Ja nie słyszałem strzału. Bo tu mogą mieć klucze czasami, dobra. Trzeba sprawdzić tamtego też chyba, nie? W ogóle przydałoby się przeszukać, ale zobaczcie. O, czy ten ma jakiś heb? What? Jak ja oberwałem? Lewą nogę. Lewo strzelił właśnie z tłumikiem? Może paranoi dostaję. No. Nie, ma gogle jakieś. Fajne. Bierzemy. O, egzamin. Ryzykuję życie dla gogli. Ja, co to zmienia? Muszę to sprawdzić. Wiem, że to jest głupie. I teraz jest dźwięk przeszukiwania? Ja wydałem ten dźwięk? Chyba tak. O! Hej! Co to jest? Pokój do... Proszę do pokoju 26.
To jest szalony lisie, hej. Dobra, mamy klucz do pokoju 206. Czas na test, więc tak to wygląda z goglami. Niestety. Znaczy, może jest różnica, nie wiem. Nie wiem, czy... Nie będę brał tych kamizyk. Zakładam, że to nie ma znaczenia, nie? Tylko jest estetyczna różnica między nimi. Więc nie będę się bawił w to. Idziemy dalej. Idziemy w górę, tak? Na północ mapy, powiedzmy. Bój się cienia, bo właśnie ja mam taki nawyk głupi tych Daisy gier i tego typu, gdzie się lód zbiera, że później się zaczynam stresować. O matku, zaraz mnie coś zabije, stracę wszystko. Każdy dźwięk mnie płoszy. Normalnie jak wiecie, jak wywróka, nie? Pierdala na drzewo, od razu. Pojemnościowo, no rację, pewnie pojemność miała lepszą, co? Czy warto wrócić po nią, jak myślicie? Tamtej więcej się mieści. Myślicie, że warto się wrócić? Jest różnica pomiędzy Franksami oprócz ekwipunku. Ja myślałem, że jest różnica jedynie jakim językiem się porozumiewają. Warto? No dobra. Szymoneku? Nie, Szymeku. Zabiję cię jak zginę. Mówisz, że warto? No chodźmy. O, w mordę. Widzę, że niezła jadka tam jest. Matko, czarny kocie, gdzie ty się podziewasz? Wiesz jak mi jest przykro, jak cię nie widzę? Robię streama i sobie myślę, gdzie jest kurde czarny kot? Po co ja robię te streamy? O Boże, ten dźwięk mnie zabija. Matko boska. Czarny kot do palenia! Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień. Dokładnie tak. Dziękuję ci, czarny kocie, za 30 minut. Spadamy stąd, spadamy. Bullshit. Ale spanikowałem, mama! Ale wypakowałem w niego... Oro, że przeżył. Dobra, podarujemy mu, okej? Okay? Ogólnie rzecz biorąc, serce w pewnym momencie przestało mi bić. Kurde, wol! Jesus! Nie! Shift! Shift! Dziękuję. Bungo, przestań naciskać X, jak coś się złego dzieje. Czemu mój pierwszy nawyk to jest X? Głupi stalker. Duga. Ja mam strasznie dużo pracy. O, kurde. No nic, czarny kocie, słuchaj. Miło mi cię widzieć. Ktoś do mnie strzelił na strzeli. Czy ja jestem ranny? Jestem. Kurde. Bliska mąki na czacie, mąki na czacie. Panamy tu. Dobra, zobaczmy. Ile mam czasu? 18 minut. Spoko jest teraz, że każdy gracz, jak zakładam, że tak jest, każdy gracz ma inne wyjście, bo to powoduje, że nie wszyscy idą w tym samym kierunku, nie? O Jezu, zresztą na to wpadł. Spoko jest to mapa. Dzisiaj tylko EFT. Wiesz co, będziemy grali jeszcze pewnie w Stalkera. Zobaczymy, nie chcę... Taki jest plan, ja się planu zwykle nie trzymam. I tak czy siak. Bo... Opieram się raczej na emocjach. Jeżeli chodzi o streamowanie. Ale... Możliwe, że będziemy grali jeszcze w Stalkera, jak już mówiłem. Jak mi idzie do dupy niestety, ale... No cóż. Nie mąka, tylko mąka. Przez N, O, N, mąka. Taka motka zrobista, halo.
W ogóle ktoś ostatnio niestety złamał i powiedział, że Pepe to jest martwy mem. Jak Pepe jest martwym memem, ludzie? O. Pepe martwy mem? Pff, Udławię się, jak ktoś zacznie do mistrza. Ten ktoś... Nie, ale naprawdę uważacie, że Pepe to martwy mem? Nie wiem, jego martka jest tak urocza. Ja na przykład jestem tym Pepe, co zasypia w nocy z kotem. Wiecie, jaki będzie. Nie mam miejsca na nic. Nie wiem, po co zrobię. Może coś fajnego będzie. Nie mam miejsca. O kurde, Nie wiem, co jest lepsze. Chyba... Shit. No, naprawdę nie wiem. Pepe mam jako Pepe w telefonie. Bynajmniej martwy mem. Jeszcze jeden klucz znalazłem, ale nie mam miejsca. 314 klucz. Nie no, ja chcę go wziąć. Co wywalić, jak myślicie? Wywalę... To. Wezmę klucz. Okej. Gdzie można znaleźć mapkę? Wiesz co, widziałem, że można kupić mapę u kobiety... terapeutki. Terapeutka ma mapki. Bo nie wiem, jak w przypadku skawa. Chyba jak jesteś skawem, to nie masz mapy i tyle. Tutaj mogłem wziąć więcej medykamentów. Te apteczki są dobre, myślicie? Mam rację z tymi bandażami. Kurk. Aha, okej. Okay. A, rozumiem, to ja muszę mieć tutaj, żeby mieć w tym... Mogę zamienić miejsce? Źle skończy. O, widać nogi swoje. Haha. I zgubiłem magazynek do segi. Rip. Pepe martwy mem jest memem. Nie, ja lubię Pepe. Żabkę. Ktoś próbował zarzucić, że Pepe jest w ogóle rasistowskie. Ci ludzie to naprawdę nie wiedzą, co się dzieje już chyba wokół nich. Wszystko jest kurde rasistowskie. Zastanawiam czasami, czy ludzie z tym skrzywieniem na rasizm nie są sami rasistami i próbują to w jakiś sposób ukryć. Bo to jest pojebane już. Oj, film jest nie family friendly. Rip. Ogólnie to zaraz mnie coś zastrzeli. Będę grał na live Project Zomboid. Wiesz co, graliśmy jakiś czas temu całkiem sporo. I było fajnie. Z tym, że szybko się nam skończyły rzeczy, nowe roboty. Nawet był plan grania w multi. Zobaczcie na to, tego nie było. Nie wiem, może... Tutaj, pewnie zagramy jeszcze. Na pewno... Ty. Rób. No nie wiem kiedy, wiesz. Mogę wyjść? 3000 rubli? Pff, rzeczywiście, o tym mówisz się. Ten gość ma na plecach coś fajnego. O wow. Kogo zastrzelił? Gościu z dachu? Może? Ja widzę zwłoki tam. Widzę... X? To jest Sega jakaś. O, uszankę miał. To się źle skończy. Hmm.
30 pocisków mi powinno wystarczyć, nie? Chociaż listowska gra jest bila. Okej. Okay. O shitu. Okej. Okay. Goście są zlutowani. O, ten ma ten fajny na buzie. O. Nikt z nich niestety nie ma plecaczka żadnego. Co, coś źle zrobiłem, Cinek? Ups. Jestem padlinożercą? No jestem, jak hiena cmentarna, no ale co wam powiem? Jestem biedny w tej grze. Znaczy, nie licząc tych rzeczy, co dostałem z... początkiem gry, to nic nie mam. Nie przeładuję. A, chodzi wam, że nie przeszukałem tych trupów, bo się boję, że ktoś mnie zajdzie tam. Tak to chyba był. A, odnośnie bilardu. Okej, okay, sorry. Nie wiem, którą broń wybrać. Sega chyba jest naprawdę nieskuteczna na daleki dystans. O co chodzi w tej grze? To jest takie połączenie DayZ, WarZ. Czego jeszcze? Armę? Ogólnie łazisz, zbierasz loot i wychodzisz z mapy i magazynujesz ten loot w swoim ekwipunku. Są misje jakieś, no, postać nabiera expa. Na pewno ktoś jest... na pewno ktoś jest na czacie, który ci to wyjaśni bardzo dobrze i składnie. Może ktoś to zrobi. Przepraszam. O Jezus, strasznie rozpraszam. No nie mogę tego powstrzymać, no choćbym nie wiem jak chciał. Zaczynam jakieś syropiki głupie, ale nie pomagają. Właściwie jedyna rzecz jaka mi pomaga tak bardziej to jest ciepły napój. Tak, to jest na silniku Unity. Tak, to jest gra typowo PvP i szybko się staje wtórna. To jest... że jaka gra PvP nie jest wtórna? Stąd w myślę. PUBG? PUBG ma wiele ruchomych elementów. Ale tak naprawdę tyle samo co ta gra. Nie wiem. Wszystkie gry PvP robisz w kółku to samo. Ale ja robię hałas łażąc po tych chaszczach. Herbatka z miodem. To jest na silniku Unity. To jest Unity Engine. Ten darmowy rzekomo. Tak, ten silnik Unity, który jest kijowy, ale okazuje się, że on jest kijowy tylko w rękach ludzi, którzy albo nie mają know-how, jak zrobić grę, albo nie mają po prostu czasu, pieniędzy i tak dalej. Co się stało? Laja? Czy ja coś źle powiedziałem? O, patrzcie się. Jeden! Ak! To jest bot. Zginął tego. Oh, come on! Ale mój pistolet jest beznadziejny. Rajbi suka bliat. Czy on się położył na ziemi? On chyba grał w stalkera jak ja.
Wow. Zygzakiem! Boże, czemu ja się tak drę, jakiś opętany człowiek? Nie wiem. Moja reakcja głupia. Za długo to robię, ludzisko to już. Nie mam pojęcia, gdzie moje pociski lecą, nie? Yes. O jest. O, ile mam czasu? 5 minut. Halo? Jesus! Ale mi zatoki przeczyściło! Nie masz doktaga? O, come on. Masz jakiś plecak? Nie, ten drugi? Ja nawet nie mam amunicji już. Nice, nice bungo, nice. O, ten miał Sega, hello. Give it to me. Okay. To jest problem, ludzie. Okay. Chyba mam 5 pocisków w tym. Nie. Mamy 5 minut, tak? Czemu ich nie przeszukuję? Nie ma miejsca. Poza tym mamy 4 minuty na wyjście. Nie wiem, nie wiem. A nie jestem pewien, czy to jest wyjście dobre. O tym, że mi za takie przerzuciło, to ja nawet nie żartowałem. Tak mi cieknie z nosa w tym momencie. Ile trwa zaziębienie? Powiedzmy, które nie leczy się farmakologicznie w ogóle, tylko wiecie. Może odporność da radę organizmu? Tak myślę z 3 dni, nie? Nie, naprawdę, nie ma miejsca, wiesz? Wersja darmowa Unity jest sowa, a ta gra jest robiona na wersji Pro. Wiem, że poprzednie wersje były na darmowej wersji robione, bo był napis Unity wielki. Na samym początku, więc na stówę był robiony na darmowej. Znaczy w sumie nie na stówę, prawie na stówę. To jest wyjście. Come on. Czterdzieści dni na pustyni, what? 7 dni? No to jesteśmy w połowie w takim razie. To były boty chyba, obydwa. Seigom headshota mu sprzedali w najmniej razie. Zobaczcie, coraz bardziej mamy, coraz więcej lootu. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy. Pydułki. Bieramy wszystko. Wszystko nie ma. Ale syf. A nie. Nie szkalujcie mnie za bałagan, okej? Okay? Nie szkalujcie mnie. Potem zrobimy porządek jakiś. Się podziało, mój. Gdzie to jest w ogóle? I czapeczka. A, chodzi o nóż? Yes. 13 razy kogoś trafiliśmy.
Cześć Virtual Play Games. Okej, idziemy jeszcze raz na Woods, ludziska? No spoko było. Plus ja chyba znalazłem... Coś mi mówi, że to jest klucz do podziemi, nie? Mamy mapę Woods. Grzane piwko z miodem, goździkami i cytryną. To ci... Chcecie nową mapę? Tą shoreline? A, może bym wziąć ten sprzęt w sumie. Bo jest szansa, że coś wyciągnę stąd. No to mało miejsca za mnie. Ten git. Dobra. Czyli nie to. Próbujemy trading. Terapeutka i ona ma... Nie ma mapy tutaj. No nie ma tej mapy. Duo shoreline? Nie, cinek. To jest 13, nie? Szkoda, że nie ma mapy. Oczywiście nie znajdę wyjścia nigdy. Ryb. Coś mi się zdaje... możemy wszystko ubezpieczyć właściwie. Co ma w... Szynkę ma w lodówce fryzjer? Nie, bo wszyscy zobaczą, jak ja jestem kijowy w porównaniu do ciebie. Non-stop nerdzisz w tej grze. Słyszałem. Jak opluted. Nie opluted. Przestańcie z tym opluwaniem. Dobijacie mnie z tym. Mapy shoreline jeszcze nie ma. Loading. Creating loot pools shoreline. Prawda? Masz tylko 29 level? Ej, a ja mam 4 level. Takiego. Ale ten hełm jest głupi. Wygląda jak jakiś zamowiec. Witam cię, Marek. Ale wy macie... Bo to jest hełm dla Omonu? Omonu? A ja to nie wiem, co to jest Omon. Czy myślisz, że jest teraz jeszcze jakaś szansa istnienia na YouTube nagrywania Let's Play? Według mnie Let's Play jest martwy. O, oh, shit. Okej. Jaki... B? B jak bułka? B jak bułka. Ej, to ja to pamiętam ten fragment mapy. Byliśmy tu kiedyś. Ja nie pluję na żadnych modów. Przestańcie mi tutaj, kurde... Widzicie, ludzie potem przychodzą na czat i nie wiedzą o co biega, że my tu heheszki, heheszki, a później myślą, o, to jest jakiś kurde gościu, który pluje na ludzi. Ja jestem miły. Tak, to się na pewno dobrze skończy, jak będę tak otwierał te samochody. Mhm. Tam kroki jakby. O, paranoja się zaczyna. Pamiętaj, Bungo, miej gdzieś lód, miej gdzieś lód. Don't give a fuck. Dużo bagażników, no nie dam rady. Muszę sprawdzić każdy. Fuck. Ja świruję, czy ja słyszę kroki? Oh, god damn. O, 7 FPS, 2 FPS-y. Holy shit. Ktoś się chyba załadował. Nie pamiętam, czy zmysł to mówi.
Zauważyłem, że teraz najlepiej chyba robić streamki, jeśli chce się nagrać gry. No, na Twitch TV to jest strona przeznaczona dla gier. Była w sumie, bo już nie jest. Wyłącznie, ale tutaj jest główny community gamerów. Nie jest to głupi pomysł. Nie wiem, stary, nie wiem, stary. Ja mogę ci dawać złe rady. Może Let's Play nie jest martwy. Ja mówię tylko, co ja uważam, wiesz? Boże. Na pewno się dobrze skończy. Cześć Malinowscy i partnerzy, witam ciebie. Nie było przypadkiem takiego programu w telewizji. Jestem pewien, że nie tylko ja tutaj jestem na tym zbiegu. W ogóle co ja robię? Ja mam iść? Mam łazić po tych domkach? No nie, w sumie. Find extraction point. Rock passage. Road to customs. Czy że ktoś tu jest? W mieście? Celownika ledwo. Nie widzę tego celownika. O, ja walę, okej. Okay. Chodźmy tutaj, czemu nie? Byli malizowcy i partnerzy. Kurde, wiedziałem. Tak, to jest jakiś bot. Kabliat. Tam jakieś kroki. Jezus. To jest super miejsce. Mówię wam, paranoja mi się już włącza. XD Minecrafterzy dalej zarabiałem powyżej 10 tysięcy złotych. Tak, ale stary, jak myślisz, że jakbyś zaczął robić kanał Minecraftowy, gdzie kopiesz kurde skałki, gadasz na tego tle, to no nie wiem, no. Ja mam wrażenie, że jak ja nie jestem tak specyficzny, że wszystkie opcje pokryję jednym zdaniem, to ludzie po prostu... Myślę, że... No, ludziska napięcie jest super, aż że nie powiem, tylko że chyba pułapkę sobie zgotowałem sam, bo ja sam nie mogę wyjść teraz. I tak się żyje powoli na tej wsi. Brakuje mi voice czatu. To jest najmniej popularna część mapy? Skąd ja mam wiedzieć?
Zostajemy. A, fuck it. Zobaczycie, jak ja umrę. Szybko. Jest tu inne wyjście, może? No nie. Tak, tu przyszła nowa broń. Matka, tej mapy nie znam w ogóle bliska, nie wiem gdzie iść. To jest dla mnie popularna część mapy? Okej. Słyszałem przynajmniej dwa dźwięki dziwne wokół siebie. O chujałe! Co teraz ja sobie za to kupię? Maciki! Nika chyba? LD, dziękuję ci za wspieranie kanału. Na samym osiedle LD'ego. Dziękuję ci za wsparcie. Za tego co robię. Piękno, per. Kurde, jakaś droga jest. Oh my god. Widzę kogoś. To jest ktoś. To jest chyba nie gracz. Nie, to jest jakieś drzewo. Oh my god. Chyba. Jak mnie drzewo zastrzeli. Mogę wejść do tego kanału? No. Mogę wejść w wodę? Nie, ściana nie widziałem. Może ktoś mnie śledzi? No świetnie, idę przez drogę. Ile taka kosztuje? Nie wiem. Powiem wam, że frame rate nie znam, czy tutaj do mnie. Przede mną? Położyłem cholernie blisko. No zaraz, wypniemy. Czemu jedę w kierunku strzału w ogóle? Co jest ze mną? Co jest ze mną? Grasz w darmową wersję, gdzie ją można dostać? To jest pytanie, Death Taker? To jest tak, ja gram w darmową wersję, to jest wersja pasowa. Nie żyje. Chyba go mamy, okej. To jest wersja darmowa, tak.
Czy wziąłem plecak? Miałem plecak. Matko, pijamas! Kiedy jakiś horror nagrasz? Wiesz co, pijamas, dziękuję ci przede wszystkim za wspieranie kanału. I Jezus, ja mam nadzieję, że nikogo nie przegapiłem dzisiaj. Horror. Horror jak wyjdzie jakiś. Jak jakiś horror wyjdzie dobry, będziemy grali. Po prostu jest problem z horrorami taki, że te horrory nie są najlepsze. Ostatnim dobrym horrorem, tak mówiąc szczerze, to był Outlast, kurczę, dwójka. Jak ten gościu miał kumpla jakiegoś? Paket, sprawdźmy. O, miał pancerz. Mogę ten pancerz naprawić i pan... O. O, to był gracz, zobaczcie. To się warto brać, no? Chyba tak. Nie wiem, mogę to naprawić? O kurde. Dolony miał. No, Resident Evil to była wcześniejsza dobra gra, nie? Strasznie dobry był Resident. Warto brać ten pancerz? Nie. Dalej z tego tarnowa uciekam. Co ja sobie za to kupię? Maciki! Eldi! O nie. Ile będzie tego pyr. Ha! Nie działa! To jest kropki. Dziękuję ci, Eldi. Za donację. I sorry, że nie działa, ale sorry not sorry. O Jezu, umieram. Dziękuję ci, Eldi. Jest wszystko, ale nie mam jak. Mam miejsca. Plecaka nie było, ja mam plecak. O Jezu, przepraszam strasznie. Nie mogę tego powstrzymać. Staram się, ale nie mogę. Zdrowieć, trzeba. To jest bardziej wartościowe. Są jacyś specjaliści? Jak ktoś wie, czy bardziej wartościowy jest może... hełm, czy... ten, czy... czy pancerz. I czy pancerz mogę naprawić? Plecak do plecaka w sumie. No, prawda. Prawda, że rzeczysz. Chyba można to zrobić. Brałem ci rogal. No i jak tam? Jest git. Jest git. Myślę, że coraz lepiej z moim zdrowiem. Jeszcze kilka dni. Już nie będzie harczenia. Jeszcze raz, przepraszam ludzie. Ja po prostu nie chcę robić przerw. Jak jestem chory. Jezus. Blisko mnie. Search him. Whoops. To na to nie ma miejsca. To jest bolesne, nie? Dobra, fuck it. To był strzał z shotguna, czy z jakiegoś, kurde, magnum? Snajpera. Gdzie jest wyjście? Ten piwo. Nie, no mówiąc szczerze, ja się leczę tak, że biorę herbatkę, drinkę. Do łóżka i śpimy. Ewentualnie no ten. Herwex. Opujałeś! Co ja sobie za to kupię? Maciki! Per. Dziękuję ci, Eldi, za kolejną dychę.
Na świecie jest wyjście. Oh my god. Mam 28 minut. No, o ile to nie jest zapalenie płuc, ale chyba nie. Jakbym miał mieć zapalenie. Holy shit. Był do mnie strzał? Kuźwa. Chyba nie do mnie, okej. Cześć pro Bigos. Myślę, że gówno widzę. Boże, to brzmi jakby było tuż przede mną, no. Come on, bro. Ja jestem ślepy? Znaczy, pytanie retoryczne, okej? Okay? Ale nie widzę go, poważnie. What the fuck? To jest jeszcze przede mną? O, tu brzmi jak jakaś snajpa, kurde. Fuck it, idziemy. Skamonki na czacie. Ogólnie mi zaraz zwieracz puści. No rzecz ty w dupę, jeżdża, gdzie on jest? Mnie gratuluję. Oh my god. Olwalsze! Czemu teraz? Dziękuję ci za 14 mychów. Ogólnie to jest... Iftaf. Hello. De. Hello? Mi wyjaśni, jakim kuźwa? Gdzie to? Okej, okay, ja... 700 metrów ode mnie pewnie, coś w tym stylu. Kurde.
Widziałem, jak uderza pocisk w wodę, a nie. Okej. A co jest po prostu na tych skałach, czy nie? To jest bad na stole, nikt normalny by tak nie strzelał cały czas. Jeszcze jeden minus. Nie będę bota szukał, bo nie wiem, gdzie on jest. To jest nowe. Chyba. Tutaj nigdy nie byłem. Jakiś pensjonat. Chyba, że on jest tu. Holy shit. To ciężko. Wow. O, w mordę jeżdżę. Takie duże? Okej. To zabiło. Ferosal! 3 miesiące! Dziękuję ci, Ferosal. No. 300 slash 300 uśmiech. Tak. Piwnica tu jest? Jezus. W sumie racja z tymi kluczami, sprawdźmy je. SMW. Jakby do samochodu kluczyk. I cottage. Słyszałem rekord. A what? Oh. Akurat jak ktoś jest ze mną w budynku, słyszę kroki. A co tu jest? Pieprzony basen? Fuck. Jeszcze taki płytki? A nie, dobra. Nie, może boty mają nieskończoną ilość amunicji, na to wygląda zresztą. Wow. Woda. Gdzie? Kurde, jest 300 subów blisko, zrobiliśmy to. Holy shit, dziękuję wam z całego serca. To co, przyszłą sobotę zrobimy jakiś maraton? Długi? Albo w przyszły piątek?
Wow, dzięki ludzie. Naprawdę dziękuję wam. Bardzo, bardzo. Ja mam po prostu szczęście, że to co robię jest tak doceniane przez was. Ja nie wiem dlaczego, mówię szczerze. Dziękuję wam z całego serca, naprawdę. Dziękuję wam. Naprawdę wam dziękuję. Znowu to zrobiłem. Dlaczego ja to robię? Czy jestem kurde papugą? Nie. Więc kuźwa. Co to? Okej, to jest bug? Przepraszam, ludzie, chciałem. Jesteśmy na siłce bliska. Pamiętajcie, najpierw masa, później masa, okej? A ten bot naprawdę lubi strzelać. Mam full auto? Full auto. To było creepy as fuck. Wyobraźcie sobie Stalkiera z tą grafiką. Mhm. Dajcie łapę. Może poszło? Nie mam czasu? Znaczy minut, fuck. A ja nie wiem gdzie jest wyjście, nie? To nie byłby już stalkier. Patrz na... Może na tych... Bo on mnie zaraz zastrzeli, mogę się założyć, bo ja go nie widzę, on pewnie gdzieś tu jest i już się gapi na mnie. Dziury w podłogach? Holy shit! To jest epicka miejscowa. Wow. Daję cztery. Ktoś wie, do czego jest ten kluczyk samochodowy? Samochód wymiany. Śmigłowiec tu jest. Rób z shotgunem. W tym śmigłowcu może być loot. Nie wiem, kto te mapy designuje, ale powinien mieć świadomość, że ludzie lubią kampić. Holy shit. Zwłaszcza jeżeli w tym śmigłowcu jest złot, to... Kurde mol, co tam się dzieje? Apokalipsa. W pokojach się rysmy podwałem 4? Pierdzielisz, stary. Holy shit. Rich. Widzicie? Oni, kiedy oni się biją, ja zbieram crackersy. Quality content. Pana szkoła? To myślisz, że to jest szkoła? Ja myślałem, że to jest jakiś, wiesz, kurort początkowy. Zobacz. A nie, jest bo... Nie, to może, to musi być jakiś, wiesz... A, jedziemy z rodzinką na 2 tygodnie. Będziemy grali w tenisem. Może nie, to jest szkoła. Nie, nie wygląda na szkołę, co ty? Jezu! Kurde. Zginął. Wow, teraz można wszędzie dosłownie dostać w pałę.
wiadomo. Welcome to hell. Okej. Okay. Wygląda na typowo wschodnią amerykańską prestiżową Może. Nie, moja szkoła kurde była w jakiejś zapyziałej kamienicy. Później w jakimś zapyziałym budynku PRL-owskim, więc ha. O kurde. Ale nie zrób. Może to był ten gościu. The fuck? Ojej, to są małe czubaki. Nie, to jest miś. Miś i ten. I precel połączony z głową lisa. Dziwne stworzenia mają w Rosji, naprawdę. O niedźwiedziach słyszałem, ale o lisach połączonych z preclami? Holy shit. No, była orgia tam, była zdecydowanie. Mam też tłumik. Z jakiej odległości tłumik słychać? Roliska, sugestie, gdzie jest wyjście? Ktoś ma pomysł? Pal lotę, ani się skradasz. Okej, okay, będę palił lotę. Jezu, nie może się skradać, żeby nie szkalowali, no. Przy wodzie szukaj. Dobra, przy wodzie, no. Ja wezmę wodę teraz. Ja myślałem, że byłem przy wyjściu, ale... W drugą stronę do wyjścia, tak? O, w mordy jeżdżę, gdzie ja jestem w ogóle? Ja. Do muru, po lewej i w opór. A tutaj jakoś wyjścia nie ma? Przy tych? Przy tym? Gdzie? Przy tym tutaj? Na co się patrzę? Donuts Russian. Tą stronę, tak? Słyszałem gościa z tłumikiem, który auto strzelał, full auto, więc pewnie ma N4 z tłumiczkiem. Szkoda, że go nie spotkaliśmy. Wiadomo, że prawdopodobnie by nas zabił, ale może przed obliczeniem szczęścia byśmy go zobaczyli pierwsi. Coś. Wzdłuż ty... iść tędy? Szukaj świstoklika. Ale świstoklikiem może być wszystko. W ogóle jestem zaskoczony głupotą tych
czarodziejów, bo na przykład stary but, to jest, kurde, jak zobaczysz starego buta na plance, co robisz ze starym butem? Dotykasz go, jak jesteś mugolem i cię świstoklik przenosi. Ale zużytej prezerwatywy? Nie. Strzykawki? Zużytej? Nie. Ja bym takie rzeczy wykorzystał jako świstokliki, come on. Nie wiem, pieluchy obsranej. A jak pies by dotknął pieluchy obsranej, to też by go świstoklik przeniósł? No, a zaraz, a wy byście nie dotknęli buta leżącego na środku polany? No już prędzej bym dotknął buta, niż pieluchę. Wy nie wiecie, co to są świstokliki. Naprawdę nie wiecie, co to są świstokliki. Nie wiecie, co to są świstokliki? Jakiś mur znalazłem. O, 6 minut, bliska, dobrze idę? Powiedzcie mi, że dobrze, halo! 7 minut mamy. O. Mugole na czacie, no właśnie. O Jezus Maria, sorry. Z której strony mnie zespiło? O. Holy fuck, nie mówcie mi nawet. Zespiło mnie na wybrzeżu przy... przy jakiejś barykadzie drogowej. Nie od strony tej. Nie od strony stacji benzynowej. Idę dobrze? Okej. Znacie tą mapę? Zawsze patrzę, jak wy to robicie, że to nie ma nic, jest mur i drzewa. Jak wy możecie wiedzieć, gdzie jestem? Nie rozumiem tego. Jak wy to robicie? O, to drzewo jest inne od tamtego drzewa, a ten mur jest też inny. Od muru 5 metrów dalej. Ja jestem na pewno tutaj. Tak, w DayZ. Ja stary grałem w DayZ tysiące godzin i dalej nic nie wiedziałem. To jest właśnie to. Po prostu mam jakieś upośledzenia. Powiedzmy, że mniej więcej wiedziałem, co gdzie jest w Elektro Czerno. Tak, to znałem lotnisko. To jakoś inaczej wygląda. Czemu on mnie obrzucał łajnem, że tak powiem? O Jezus! Jezus! Ile agresji! Okay. Dostał. Naciskiem na chyba, więc... kurde, zabije mnie ten kaszel.
Ludzie, nie szkolcie mnie, ja wiem, że głupie dźwięki wydają. Mogę? Okej. Wszyscy martwi? To jest martwy. Tu nie wiem, czy tamten... O, mordę, okej. Moje nogi! Kurwa. God damn it. Gdzie on jest? O, w mordę, ale obrywam. Nie! Bot mnie zabił! Znowu! Nie widziałem go w ogóle! Jestem ślepy. Dobra, słuchajcie. Ja muszę zrobić przerwę, bo umrę. Umrę dosłownie. Tak mnie tutaj ciśnie. Więc dajcie mi jakieś 3 minuty. To był fajny rajd. To był fajny rajd. Nie mam pojęcia. Tego jednego gościa nie zabiliśmy po prostu. Więc, kurczę, pytanie jest do was takie, czy chcecie dalej oglądać Tarkoła, czy wolicie Stalkera? To jest pytanie, na które musicie znaleźć odpowiedź, jak do was wrócę. Zabiliśmy jednego Bera, 3 skawy i jednego PMC. Nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, dobra, zaraz wracam. Zaraz wracam. To nie był Stalker? Prawie. Zaraz wracam, dziecko.